Witajcie, robimy dzisiaj kolejny unboxing. Jak widzicie, na typowo polskich warunkach i na polskim pastwisku. Ale sprzęt, który będziemy recenzować teraz, jest zupełnie inny niż te nasze polskie warunki, bo jest to jeden z najfajniejszych sprzętów tego typu na świecie. Nie wiem, czy pamiętacie, parę tygodni temu robiliśmy taki artykuł na temat najfajniejszych ochraniaczy na piszczele, jakie są na rynku. Były tam ochraniacze Nike, Adidasa. Takich bardziej egzotycznych były też ochraniacze Diadory, które oplatały cały piszczel. I jako ostatnie przedstawiliśmy ochraniacze marki Agility, które uznaliśmy za najfajniejsze, za takie najrzadsze i jednocześnie takie, które budzą najwięcej ciekawości i zdają się być tak naprawdę najlepsze. Dzisiaj mamy niebywałą okazję zrobić światową w zasadzie premierę, bo jeszcze nikt wcześniej ich nie miał, ochraniacze Agility trzeciej generacji. Chwileczkę. Oto one. W tych dwóch workach mamy dwa rodzaje. Ochraniaczy Agility C6 trzeciej generacji, Max i Speed. I szybciutko pokażę, o co tutaj chodzi. Oczywiście słowo wstępu, a w recenzji będziecie mieli wszystkie szczegóły na ten temat. Max to ochraniacze bardziej na całe piszczele, pokrywające zdecydowanie większy obszar niż Speedy. No oczywiście mogliście się spodziewać, że Speed będą lżejsze, o ile w ogóle tu można w tym sprzęcie mówić, że coś jest jeszcze lżejsze i zdecydowanie mniejsze. W pierwszym kontakcie ten sprzęt jest niesamowity, niezależnie od tego, jaka to jest generacja. Zobaczcie sobie, jakie to jest cieniutkie. Włókno węglowe, z którego są zbudowane, to jest to samo włókno węglowe, z którego robi się samoloty, promy kosmiczne, jest tam też wykorzystywane to samo włókno. Jest to niesamowite. Człowiek, który jest założycielem tej firmy, jest inżynierem, który de facto pracował przy projektach związanych właśnie z kosmosem, z budową samolotów i tym podobnych rzeczy, więc no, profesjonalizm tego produktu jakby wywodzi się od niego i to jest jego dziecko. I fajne jest też w ochraniaczach tej firmy to, że no, mają one, jest to produkt bardzo rzadko spotykany, trochę niszowy, no, i ma tutaj też trochę swoją duszę. Jaka jest różnica między drugą a trzecią generacją, chociaż tak naprawdę tej wcześniejszej nie mieliśmy. Tak na razie wiemy, że włókno węglowe jest trochę lepsze niż poprzednio. W sensie jest to czyste włókno węglowe bez jakiejkolwiek domieszki. I przede wszystkim największa różnica jest w wygodzie. Bo po tej stronie mamy sztuczny materiał, który się nazywa poron, który znacie z wkładek do butów Nike. Jest on pokryty teksturą, przez co nie ślizga się tak w nodze. No i jest wygodniejsze, bo jak widzieliście, jest tam trochę wyściełanie, trochę taka jakby poduszeczka. Pokażę Wam jeszcze wersję lżejszą. Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy założę je pod getry i zobaczę, jak to faktycznie się sprawuje. O, oczekiwania są duże. Chociaż przede wszystkim no, ten sprzęt już budzi uznanie tym, jak on wygląda. Zobaczcie, są zdecydowanie mniejsze. To jest lewy, to jest prawy. Mi się wydaje, no, że przylega dobrze. Z tym, że jest tu też pewna ciekawostka związana z tymi ochraniaczami, mianowicie można jeszcze sobie zrobić wersję dopasowaną do nogi. Tak jakby, no, tak jak buty są robione na odlewie stopy, tak samo taki ochraniacz może być odlany na naszym piszczelu. Koszt takich ochraniaczy to 2000 dolarów. Te również nie są tanie, bo kosztują 150 dolców. To jest zdecydowanie jeden z droższych modeli w ogóle ochraniaczy na piszczele, jakie są. No ale na pewno sprzęt pierwsza klasa i się bardzo cieszę, że możemy go testować jako pierwsi na świecie. Wypisuję treningi, tak? Maybe like it's old design, nie but it's new shoes. Bramka się wykończy. Najwyżej. No z tymi młodymi. Może grali z tym. It's supposed to be like, I don't feel them. And it's really, it really is. Dobra, pierwszy trening w ochraniaczach Agility. Co mogę powiedzieć? Są po prostu...